Tygodnie grania w gminnych eliminacjach po to, by najlepsi mogli przyjechać do Szczecina na kolejny już wielki finał mini-mundialu, tym razem jego edycji roku 2014. W sumie na stadionie Pogoni Szczecin pojawiło się 320 młodych, bardzo zdolnych piłkarzy reprezentujących niemal całe województwo zachodniopomorskie. Przy kapitalnej pogodzie godnej mundialu serce rosło, gdy oglądało się takie tłumy pięknie ubranych i przygotowanych do zawodów młodych ludzi. Od pierwszego do ostatniego meczu trwała prawdziwa walka, ale fair play, co cieszy szczególnie. Rywalizacja o miano najlepszych w tym roku w turnieju. Od razu na czterech boiskach, od razu w dwóch kategoriach wiekowych, uczniów klas trzecich i czwartych oraz uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. To była przyjemność oglądania takiego znakomitego widowiska. Tylko w trakcie rywalizacji w grupach strzelono w sumie 138 bramek, co daje znakomitą średnią prawie 3 gole na mecz. I to mimo, że te trwały jedynie po 10 minut. Ja już byłem w Kaliszu Pomorskim, także wiem, że ten turniej jest w całym naszym województwie i bardzo się cieszę z takiego powodu, ale tu czułem się, ja nie muszę wyjeżdżać na finał mundialu do Rio de Janeiro, tu były wszystkie państwa bez mała, kilkaset dzieciaków, w całym turnieju ponad 1000, no jakiś obłęd, no naprawdę jestem pod mega wrażeniem, rewelacyjnie i to takie piękne, czyste piłkarstwo, bez takich niezmanierowanych i co, bo to takie niuanse, nie? Bo diabeł tkwi w szczegółach i właśnie tutaj jeden turniej się skończył i wszyscy przybijają sobie piątkę, wszyscy się cieszą, nie ma złośliwości, jakichś takich udawanych fauli lub też nie. Rewelacja. Nie wszystkim udało się awansować dalej do ćwierćfinałów, ale taki jest sport. Najważniejsza jest zawsze zabawa, na pierwszym planie zawsze będziemy stawiać zabawę, na drugim dopiero ewentualnie wynik, natomiast dzisiaj mamy wrażenie, że jesteśmy na boiskach w Brazylii, temperatura jest naprawdę wysoka, ciężko się gra, ale to dało na pewno dużo, dużo przyjemności dzieciom i o to wszystkim chyba chodziło. Nic więc dziwnego, że obok Kolbowicza wokół boisk kroiło się od trenerów, szkoleniowców, podglądających umiejętności młodych piłkarzy. Cieszę, że od początku z mini-mundialem są Pogoń i Olimpia Szczecin. Lepszego przeglądu talentów z regionu mieć po prostu nie mogą. Zapisałem w Kaliszu Pomorskim taką dziewczynkę, która, no powiem, że nie to, że była fajna, ona była najlepsza na boisku. I ona już muszę ją przeszukać dalej, Kalisz Pomorski. I powiem, że będę się przyglądał tej dziewczynce, ale to jest dziewczynka z Kalisza Pomorskiego o imieniu Natalka Roch. Z powodzeniem w zeszłym roku kilka dziewczynek z takiego turnieju zostało wyłowionych i są już po roku szkolenia pod szyldem Olimpii Szczecin. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie tak samo.
A my tu możemy sobie rozmawiać o dodatkowych elementach towarzyszących turniejowi. Najważniejsza jednak była piłka nożna. Prawdziwe granie rozpoczęło się, jak to na mundialu, w ćwierćfinałach. W starciu Brazylii z Kostaryką do wyłonienia półfinalisty potrzebne były nawet rzuty karne. Można powiedzieć, Brazylijczykom się upiekło. Oczywiście przed najważniejszymi spotkaniami całego turnieju odbyło się jeszcze kilka bardzo ciekawych wydarzeń. Po pierwsze, podsumowaliśmy wspólną akcję Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i nas. W kategorii najlepiej przygotowanych pod względem kibicowskim gmin, w trakcie imprezy oczywiście, trzecie miejsce zdobyło Drawsko-Pomorskie, drugie Gościno, a gminą numer jeden został Kalisz Pomorski. Ja myślę, że ta aktywność, tak duża liczba uczestników, przedstawicieli różnych szkół wynika chyba z tego, że po prostu młodzież też się chce pokazać, prawda? To jest bardzo fajna forma spędzenia czasu i myślę, że to jest powodem tego, że z roku na rok coraz więcej tych drużyn przyjeżdża i tutaj współrywalizują ze sobą, a jest to naprawdę rywalizacja, widać, że bardzo czysta. Dzieciaki się przygotowują do ponad 2 miesiące do mini mundialu. Są to stroje, są to odpowiednie dekoracje, inscenizacje, także dla nich to jest też święto i dla nich to jest taka możliwość wykazania się, jeżeli nie w formie sportowej, to w formie artystycznej. Z młodymi piłkarzami spotkali się też świeżo upieczeni wicemistrzowie Polski w piłce halowej Pogoń 04 Szczecin i wygląda na to, że też byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli na boisku. Jak impreza się podoba? Bardzo fajna, widać dużo ludzi, dużo dzieci, trochę gorąco, ale bardzo fajna i na pewno tutaj dla dzieci duża radość. I tak po 5 godzinach potężnej piłkarskiej rywalizacji dotarliśmy do półfinałów. W kategorii młodszej w meczu numer 1 Bośnia i Hercegowina, czyli SP3 Choszczno, walczyła o prawo gry w finale z Algierią, podstawówką z Drawska. Algierczycy zaatakowali dość szybko, mieli prowadzenie 2-0. Wydawało się, że jest po meczu. Nic z tego, Bośniacy nie zamierzali się poddawać i dopili swego. Doszło więc do dogrywki, tu długo czekaliśmy na bramkę, ale padła. Algieria podniosła się z kolan i postawiła kropkę nad i. W drugim meczu tej grupy wiekowej Wybrzeże Kości Słoniowej, podstawówka z Bezrzecza reprezentująca gminy Dobra, Szczecińska i Nowe Warpno, stanęła naprzeciwko Hondurasowi, kolegom z Kalisza Pomorskiego. Tu rozstrzygnięcie padło w regulaminowym czasie gry. Przypominam wam, że ci wszyscy...
półfinałach piłkarzy i piłkarek starszych Brazylia, trójka z Nowogardu, stworzyła w starciu z Danią uczniami z Drawska widowisko wyjątkowe. Najpierw Brazylijczycy objęli prowadzenie już w czwartej sekundzie meczu. Duńczycy walczyli do samego końca i na minutę przed końcowym gwizdkiem zdobyli gola i wyrównali. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i po raz drugi z rzędu Brazylia o awans walczyć musiała w serii rzutów karnych. Brazylia w finale. W drugim meczu półfinałowym Argentyna, trójka z Hoszczna, walczyła przeciwko Holandii, uczniom z Dziwnowa. Za dużo strzelania w meczu nie było, ale Argentyna zrobiła, co do niej należało. Dwa gole i awans w kieszeni. W meczach o brąz najpierw dzielna Bośnia i Hercegowina walczyła z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W sumie w meczu padły 4 bramki, 3 dla tych pierwszych i oni oczywiście zapewnili sobie miejsce na podium. W meczu kategorii starszej o brąz oczywiście Duńczycy podnieśli się z kolan po pechowo przegranym półfinale i pokonali pewnie Holandię 6-0. Na uwagę zasłużyła nie po raz pierwszy w trakcie minimundialu Natalia Oleszkiewicz. Wzięła sprawę w swoje ręce i ustrzeliła w tym meczu hat-tricka. Wielkie brawa. No i nadszedł czas na finały. W kategorii trzecio- i czwartoklasistów Algieria, Drawsko-Pomorskie i Honduras z Kalisza. Honduras zachował na ostatni mecz wyczerpującego turnieju więcej sił. Zdobył bramkę już na początku spotkania i potem dzielnie bronił minimalnej przewagi. Dzielnie i skutecznie. I zdobył bilety na mecz Polska-Niemcy, pierwszych reprezentacji oczywiście. Tak, trudno było, ale dziękujemy trenerowi za to, że nam poświęca wolny czas i za to, że mogliśmy wygrać. W finale numer 2 Brazylia z Nowogardu walczyła z Argentyną z Hoszczna. Taki finał prawdziwego mundialu jest marzeniem wielu kibiców z całego świata. To samo stało się i w mini mundialu. W grupie już raz oba teamy zagrały przeciwko sobie. Brazylia prowadziła 1-0, ale przegrała 1-2. Teraz Argentyna niczego nie pozostawiła przypadkowi. Szybko objęła prowadzenie 2-0. Na kontaktową bramkę rywali odpowiedziała gola numer 3 i wygrała całą imprezę. Chcieliśmy jak najlepiej wyjść tutaj, chcieliśmy z pierwszego, drugie miejsce raczej się nie liczyło praktycznie, po prostu chcieliśmy wygrać. Cóż powiedzieć, wierzę w swoją drużynę, wiedziałem, że jest naprawdę mocna i liczyłem na to, że wygrają i wierzyłem w to do końca, mimo że straciliśmy w pierwszym meczu z Brazylią bramkę, ale wiedziałem, że będzie dobrze, chłopaki są naprawdę przygotowani fizycznie do tego dobrze, mentalnie też. To końcowa klasyfikacja mini mundialu 2014 roku. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i życzymy, by stroje, w których grali, służyły im nie tylko przez nadchodzące wakacje. Zwycięstwa Hondurasu z Kalisza i Argentyny z Hoszczna to dowód na to, że każdy może realizować marzenia. Co do najlepszych piłkarzy finału, proszę bardzo, to kompletna lista nazwisk, na które warto zwrócić szczególną uwagę już teraz. A kolejne emocje związane z mini mundialem już za niespełna rok. Do zobaczenia!